Już dawno w tym studiu nie było takiego spokoju, bo chłopaki, skrzydłowy i bramkarz, tak się zapatrzyli na to nasze odliczanie nowe, dwuminutowe kanału sportowego, że się w ogóle słowem nie odezwali. Skrzydłowy, widać. Sławek Peszko, orzeł, jak widzicie. Widać, się i super gość, Jerzy Jerzy Dudek. Dzień dobry. Prosto z Liverpoolu. Prosto, dokładnie. Prosto z Liverpoolu. Można tak powiedzieć. Posłuchajcie, zaraz cię zapytam. Jako że wiadomo, wczoraj mamy mecz, dzisiaj program specjalny, skrzydłowy, bramkarz i łącznik wyłącznie o spotkaniu Walia Polska. Zrobimy go w sposób inny niż zazwyczaj, no bo zazwyczaj mamy naszą, myśmy to przewidzieli, zobaczcie, rok temu, pierwszą połowę, drugą połowę, dogrywkę i karne. Zawsze tak mamy w naszym programie. Uff, po karnych jesteśmy na Mistrzostwach Europy, w związku z tym dzisiaj postanowiliśmy zrobić program klasyczny. To znaczy, pogadamy sobie, tylko pogadamy, fajnie jest, nic się nie dzieje. Odbieramy wasze telefony niemal od startu. Dla trzech najlepszych telefonów, które my uznamy, że są najfajniejsze, mamy trzy szaliki Superbetu reprezentacji Polski z naszymi autografami do rozdania. I tak będzie wyglądał program, także ja już teraz mogę linię otworzyć. 486, 65, 56. Zaraz zaczniemy odbierać te pierwsze numery, ale na rozgrzewkę tylko was zapytam. Jurek, co w tym Liverpoolu? Opowiadaj nam. Coś ty tam robił poza tym... Poza tym, że pewnie, jak co roku, że w piłkę zagrałeś, nie? Jak co roku musiałem spełnić czyjeś marzenie, czyli wziąć autograf od Stevena Gerrarda dla tak, kogoś. Tym razem nie dla mnie. Nie dla mnie. Ciebie, nie dla ciebie. Mm. No jak co roku w marcu gramy mecz dla Fundacji Liverpoolu. Mm. W tym roku pobiliśmy rekord, jeśli chodzi o ilość kibiców na stadionie. Mm-hmm. Niecałe 60 tysięcy. O, skromnie. Więc to i tak jest trochę mniej niż na Realu. Kiedyś graliśmy w Realu, na Realu Madryt z Liverpoolem na 74 tysiące było wtedy. Aha. Puściłeś dwa gole, umówmy się, to nie był twój wybitny występ. No. Puściłem dwa gole w pierwszej i w ostatniej minucie pierwszej pobytu połowy. Na boisku. Nie skoncentrowany. Ale to tak wygląda, że drużyna Ajaxu wystawiła bardzo młodych zawodników, którzy byli trochę szybsi od naszych zawodników. W pierwszej połowie? W pierwszej połowie, ale w drugiej połowie, jak zaczęli wpuszczać trochę starszych zawodników, to już ciebie nie a nasi było. Trenerzy, w tym Sven Goran Eriksson, no który gościnnie był trenerem, który jakby spełnił swoje marzenie dotyczące prowadzenia zespołu Liverpoolu, dokonał takich zmian, że roznieśliśmy ich w stylu Liverpoolu, przegrywając 2-0 do przerwy, wygrywając 4-2. Jeszcze cię dopytam, o to też pyta czat. Jak się czuje Sven Goran Eriksson na co dzień? Bo jak wiemy, on choruje, to jest chyba białaczka i nieważne. Może się mylę, ale to nie jest istotne. Ciężka choroba, widzimy, że znosi to godnie z uśmiechem na ustach. Jak wam się... funkcjonowało. Ogólnie nas to bardzo zaskoczyło, bo był bardzo pozytywnie nastawiony do tej całej sytuacji. No i dobrze. Odwiedził nas Jurgen Klopp jakby w hotelu na lunchu przedmeczowym. W swoim stylu też żartował, że będą śpiewać 100 lat, bo to był dzień moich urodzin w każdym języku, jaki tam się pojawił przy stoliku. Sven powiedział w swoim stylu również taką przedmowę przedmeczową, że on jest trochę starszej daty i on widzi, jak nowoczesny dzisiaj futbol wygląda, że trzeba wymienić 30-40 podań. I on tego nie lubi, że on by chciał dzisiaj, żebyśmy zagrali taki futbol, jaki on lubi, czyli od razu piłkę do przodu i żeby było jak najszybciej na polu karnym przeciwnika. Więc na wesoło, absolutnie. Wiadomo, że wszyscy byliśmy razem z nim, z rodziną. I fajnie, że Liverpool po prostu dostrzega takie momenty i potrafi tego typu ludzi też docenić, bo jednak Steven przyjechał tylko też dla niego na ten mecz, bo mógłby siedzieć u siebie w Arabii Saudyjskiej, ale że był Sven wieloletnim jego trenerem reprezentacji Anglii, więc też przyjechał jakby dostąpić tego zaszczytu bycia zawodnikiem Liverpoolu pod wodzą Eriksona. Słuchaj, to jeszcze tylko powiedz, kończąc ten wątek meczowy, urodzinowy też, jaki dostałeś prezent od Jurgena, bo pochwaliłeś się czapeczką, którą dostałeś, ale podejrzewam, że to nie wszystko. Tak, bo on wie, że ja po prostu od momentu, kiedy robiliśmy awans do Mistrzostw Świata w 2002 roku i zgoliliśmy się na łyso, to wpadłem w taki kompleks, że chodziłem w czapkach w ogóle z Daszkiem, w takich bejsbolówkach. No i jak Jurgen chodził w tych bejsbolówkach, to też zacząłem chodzić. No i mówi, no nie mam nic wielkiego, bo nie jestem przygotowany,
ale mam dla ciebie prezent, czapkę z moim autografem. Czyli to jednak jest ten prezent. To czyli to był ten prezent. Kaszkiet? Tak? Kaszkiet? Bardzo miło. Nie, on miał, kaszkiet miał na głowie. Bejsbolówkę tak. Tak, ale dał Jurkowi bejsbolówkę. No, tak, na daszku się podpisał. A przed kaszkiecie przyszedł taki, kurczę, powiem ci, jak z tego filmu Guya Ritchiego, Gentleman. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Wyglądał Jurgen. Smoko, ale co ty masz za koszulkę? Weź to opowiedz. Słuchaj, moja koszulka jest ładna, prawda? To jest ta koszulka, przypomnę wam, to jest... Jest ta grupa tych chłopaków, którzy robią rekonstrukcję. Właśnie, oni się tam biją na miecze, biegają przy okazji Powstania Warszawskiego. Robią też takie tutaj akcje w Warszawie, troszeczkę imitujące to, co się działo podczas powstania. No i a że chłopaki mają absolutnego jobla na punkcie piłki nożnej, założyli ligę Retroliga, tak, to i wyprodukowali... Wcale nie w dużych ilościach, to są te koszulki. To jest faktycznie reprodukcja 1:1. Spójrzcie, tu jest nawet taka, nie wiem, teraz to się nazywa te takie taby, te takie wszywki. I tu jest Polska Spółka Sportowa, Aleja Jerozolimska 23. Nie ma takiej ulicy dzisiaj, to jest przedwojenna ulica w Warszawie, więc nawet... Który rok to jest koszulka? Słuchaj, wydaje mi się, że to jest 39, ale ja jeszcze pokażę od tyłu, bo nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ona ma numer, bo to jest pierwszy raz, kiedy reprezentacja Polski zagrała z numerami na koszulkach i właśnie one tak wyglądały, one tak były naszyte. Miała długie rękawy? Miała długie rękawy. Ernest Wilimowski grał w tej... wiadomo, ale właśnie z koszulce z numerem 10. Słuchaj, to teraz jeszcze ciebie zahaczę. Jeszcze przed pierwszym telefonem, który zaraz odbierzemy. Sztos. Słyszałem od pewnych ludzi, pewni ludzie mi donieśli. Nie będę ściemniał, wczoraj, więc możesz się domyślać, którzy. Że no, mając najlepszego trenera w Polsce roku, ten trener, uważaj, chyba jak Sven Gunnar Eriksson robi, bardzo krótkie, bardzo zwięzłe odprawy. Odprawy trwają, uważaj Jurek, jeszcze takich nie miałeś, ale tak z minutę. No, przed Awią trwała dokładnie minutę, bo nie było żadnych slajdów i przygotowania pod mecz Awi, ale była taka pompka, że tak powiem. Wiara w własne umiejętności, zaufanie też do partnera, nie tylko do swoich i powiedziałem, że jesteście lepszą drużyną, jesteście lepszymi piłkarzami, tylko musicie to przełożyć na boisko. I to naprawdę krótko trwało, ale zaowocowało sukcesem 2-0. Ale premia też musiała być konkretna. A to już patrzy im głęboko. Panowie, wy wiecie, o co gram. Całą odprawę, że coś trzeba zanalizować i powiedzieć przeciwniku, ale w tym meczu ja wiedziałem, że tam nie trzeba za dużej motywacji. To też jest umiejętność. To jest umiejętność trenera, że jakby w ważnych meczach z dobrymi przeciwnikami trener za dużo nie musi mówić. Gorzej, jak jest słabszy przeciwnik, żeby wszystkich zmobilizować. To jest zawsze ta umiejętność. Także. Gdzie oglądaliście wczoraj mecz? I w jakich okolicznościach przyrody? Pieszkin. Ja w domu, rodzinnie, z synem, z rodziną, ale... Obgryzłeś przeżywałem. Nie, przeżywałem. Naprawdę, jak pokazuje piłka, można oglądać mecz, gdzie jest 0-0, nie ma bramek i ogląda się go fantastycznie. Nie wiesz, kiedy ci ten czas mija i nawet nie patrzyłem, która jest minuta meczu, a tu patrzysz, że zaraz dogrywka. I przypomina mi się taki mecz na Euro 2020, gdzie grała Anglia ze Szkocją i było 0-0 i wszyscy się zachwycali tym meczem. Fantastyczny mecz, super. I ten mecz mi to przypomina, że niby nie było klarownych sytuacji, nie było wymiany ciosów, ale podobało się wszystkim się podobało. Bez wielkich sytuacji. Walijczykom się nie podobało, ale to jest ich problem, ich sprawa. Gdzie ty oglądasz? Ja oglądałem pierwszą połowę w teatrze, bo byłem w teatrze. No już nie mogłem wymyślić nic innego, musiałem iść do teatru na 19. Teatr stary w Krakowie, Książę Niezłomny. Ale aktorzy byli tak zmotywowani, że odpalili telewizor. Tak, telewizor odpalili, zresztą opowiadali, że zawsze tak się dzieje, kiedy mają swoje spektakle i Polska gra, więc mają już przygotowany cały schemat. I drugą połowę zobaczyliśmy też w telewizji, także... Pierwszą połowę i końcówkę. A ty w pubie? Tak. Tutaj razem z moim informatorem między innymi. Informatorem. Wczoraj zrobiliśmy rzeczywiście długi program, ale fajnie skończyliśmy koło 2:30 nad ranem rozmowy o meczu Walia Polska. Słuchajcie, czas na pierwszy telefon. Dziś odbieramy telefony, dzisiaj dzwonicie przez cały czas trwania tego programu. Ja chłopaków też będę dopytywał. Myślę, że też ich spytam dzisiaj o oceny, bo wczoraj nie wykorzystaliśmy za bardzo tabliczek. Także kto jest z nami? Pierwszy telefon. Pytajcie, przedstawcie się, przypomnę. Dla trzech najlepszych telefonów będziemy mieli, nie wiem ile ich odbierzemy, będziemy mieli szaliki. Halo, kto jest z nami? Cześć, Smoku. Cześć. Cześć.
Cześć Jurku, cześć Marku. Witaj, cześć, cześć. Samochodem jedziesz? No właśnie, mam nadzieję, że telefon nie przy uchu, tylko na głośno mówiącym. No nie, dawaj. Nie, 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 mam na głośno mówiącym, spokojnie. Dobra. Od czego tu zacząć? Może zacznę od tego, że chciałem ci Jurku podziękować za wspaniałe dzieciństwo. Dlatego, że mecz Liverpool-Milan, to już wiem, że do końca życia nic lepszego nie zobaczę. Za to ci bardzo dziękuję. Wszystkim trzeba podziękować i kibicom również, którzy nas mobilizowali do takiego wyczynu, więc to wszystko to się dobrze... To było coś wspaniałego. Do Sławka kilka słów. No, Sławku, ciebie cenię bardzo za grę w Lechu Poznań, szczególnie te mecze pucharowe, pomimo tego, że jestem kibicem Śląska Wrocław, ale też było to wspaniałe. Także super. Dzięki, dzięki. To była taka promocja polskiej piłki w Europie wtedy. No, to prawda. No tak, no tak. No i co, może kilka słów na temat meczu Polska-Walia. Oczywiście bardzo się cieszę z awansu. Gratulacje dla trenera Probierza. No i czekam co dalej, bo mnie absolutnie sam awans nie satysfakcjonuje. No, oczekuję czegoś więcej od tej reprezentacji. Mm-hmm. Myślę, że każdy jak ogląda, oczekuje więcej klarownych sytuacji, więcej gry ofensywnej przede wszystkim, ale nie wiem, czy wiecie tak naprawdę, kto był cichym takim bohaterem, jak myślicie? Cichym bohaterem takim, tego meczu? No. O, to ciekawe pytanie nam zadajesz. Dziękujemy ci za ten telefon, będziemy odbierali kolejne. Trzymaj się, bądź szerokiej drogi ci życzymy. Kto był cichym bohaterem tego meczu? Dla mnie cichym bohaterem był Bartek Slisz, ale pewnie... Brawo, bo doszedłem też trochę swoimi ścieżkami do raportu. Mm-hmm. Wiadomo, to jest raport tylko Instat, GPS-ów. On przebiegł 15 km 600 metrów. Chcesz powiedzieć, że on najwięcej przebiegł? Najwięcej swoich... przebiegł chyba ze wszystkich piłkarzy na boisku. Mm-hmm. On był wszędzie, i mimo tego biegania, zabezpieczenia stref, to był też spokojnie przy piłce. Mm-hmm. No ja takiego go nie pamiętam z Legii. No wiesz, znaczy wiadomo, że... Wydaje mi się. Bartek Slisz ma swoje ograniczenia, których pewnie oczywiście nie przeskoczy. Stąd też bardzo często Piotrek Zieliński podchodził do rozegrania, żeby bardzo odciążyć go. Cała trójka grała nisko i jak można było przeanalizować ten mecz, bo ja już patrzę pod kątem, wiesz, taktycznym trenera. Wiadomo. I widziałem, jak otwarcie było od lewej strony od Kiwiora, Dawidowicz, to Bednarek nie był za szeroko. Tak. Zostawiał miejsce pod schodzącą szóstkę właśnie Sliża do boku, wtedy Franek wysoko, czy tam Piotrowski schodził i to był... To było widać wytrenowane i jakieś to jest rozwiązanie na przyszłość. Ja myślę, Jurek, że tak zaczynając od początku i do końca, i być może mówiąc o sednie sprawy, ja trochę dzisiaj będę takim panem Marudą, trochę celowo się ustawię. Wczoraj takim nie byłem, ale dzisiaj dla dyskusji. Nie można przechwalić reprezentacji Polski. Ktoś napisał dzisiaj śmiesznie w internecie, Cezary Kulesza to sobie sprytnie wymyślił, bo gdybyśmy wyszli z grupy, z której wyjść powinniśmy, z Mołdawią, z Czechami i z Albanią, to by nie było całej tej pompki, która jest dzisiaj, jak wygrywamy po rzutach karnych i wchodzimy na Mistrzostwa Europy. Sami się wpędziliśmy do tego gnoju, szczerze mówiąc. Nic więcej. My nie zrobiliśmy nic innego, tylko tak jak mówili piłkarze wczoraj w pomeczowych wywiadach, spełniliśmy obowiązek, bo my awansowaliśmy na Mistrzostwa Europy, gdzie są 24 zespoły. Come on, no to jest... No tak, ale nikt nie chce tej presji. To też wczoraj też was oglądałem przez dłuższy okres i te skrajności były niesamowite wczoraj, nie? Że jednak wszyscy byli bardzo z tego zadowoleni. Wiadomo, że to są ogromne zyski nie tylko dla federacji, ale dla nas wszystkich, dla kibiców już. Przecież w Niemczech gramy znowu, będziemy, jak jest po niemiecku, gramy u siebie, bo ta piosenka będzie znowu śpiewana bardzo często. No właśnie. Mają też to? Mają też tą przyśpiewkę? Nie, to jest akurat Hemhert. I tutaj ten kolega, który do nas dzwonił, okazuje się takim głosem rozsądku, że jednak oczywiście cieszmy się z tego, zawsze po zwycięstwie cieszymy się bardzo, bardzo mocno. Wszystkim te zwycięstwo było bardzo potrzebne, natomiast no, powoli będziemy musieli schodzić na ziemię i przygotowywać się do tego, co będzie bardzo trudne, bo jednak ta grupa jest bardzo wymagająca. Wczoraj obserwowałem Michała, to taki był, w połowie był zadowolony. Widać, że był bardzo zmęczony. Dużo go kosztowało w ogóle chyba
to spotkanie, bo, no bo widać, że mentalnie był psychicznie na konferencji bardzo zmęczony, to jednak trener no, bardzo, mocno, dziwić, bardzo mocno czuwa. To było. I myślę, że Michał będzie taką właśnie taką gwarancją tego, że tam raczej nikt nie odfrunie, że wszyscy będą robić swoje zadania, że będą dobrze zmotywowani, że będziemy szukać szansy w tej trudnej, bardzo trudnej grupie. Mhm. Z tego układu meczowego można skorzystać i tyle, więc dużo euforii, dużo skrajności. Przed meczem pamiętam już zwaniali Probierza, już wielu ekspertów. Dziennikarze mieli dwie strony medalu. Albo tu będzie miażdżenie was do maksa za brak awansu, albo jest jak teraz. Ale jest. Powiem ci, Peszkin, tak, bo ja też wczoraj oczywiście, ja też o tym wczoraj myślałem i nawet przed rzutami karnymi. Z jednej strony byłem naprawdę zbudowany tym, że reprezentacja Polski tak po prostu zwyczajnie nie pękła, że oni nie dali się, wiesz, tym Walijczykom stłamsić. Może pierwszych pięć minut drugiej połowy było takich, że zaczęliśmy grać na melodię Walijczyków. Daliśmy się, te wrzutki latały, tam się robiło tak trochę niefajnie. Poza tym nie daliśmy się stłamsić. Ostatnie 20 minut pierwszej połowy również. Też tak, i końcówka takie, pierwszej połowy i początek drugiej. Poza tym Polacy naprawdę, już zwłaszcza w dogrywce, zrobili... Okej, nie oddali celnego strzału, prawda? Tam te centrostrzały Frankowskiego to jest wszystko, co my tam mieliśmy. Niemniej, gdybyśmy te rzuty karne przegrali, no to nie można by było opowiadać, że no dobra, no fajnie Polacy zagrali, ale finalnie to nie jedziemy na Mistrzostwa Europy. Tak, jest po prostu dupa zbita, tak, no jest blamasz, po prostu blamasz. Na pewno wykonali swoje zadanie, czyli podjęli tą walkę, bo wiadomo, tej walki w środku pola było bardzo dużo. Podkreśliłeś to, ani jednego celnego strzału. Mhm. Brakowało ostatniego podania, brakowało tego metra, pół metra, tego doskoku, tego timingu tak zwanego. I pewnie byśmy byli bardziej zadowoleni. Ja mówiłem, że zawsze tam cierpieliśmy, zawsze mieliśmy bardzo ciężko na Walii, ale umiejętności indywidualne naszych zawodników były dużo lepsze i one zdecydowały o tym, że jesteśmy na mistrzostwach. Na Wałki przed Euro 2016, gdzie grywaliśmy naprawdę ultra mocnym składem, gdzie wszyscy w top formie i pojechaliśmy do Irlandii też tylko 1-1. Pojechaliśmy do Szkocji 2-2, więc na Wyspach naprawdę... No Polakom nigdy chyba się nie grało łatwo. Ale Walia z tych krajów jest najsłabsza. Myślę, że może Irlandia, bo na to mniejsza. Powiedział Michał o trenerze Probierzu, że widać, że on zbudował lewego mocno. Mhm. Myślisz? Uważasz? To jest ciekawe. Tak, no. On go zbudował i on z nim porozmawiał, on go zmienił. Mhm. On go zmienił w kontekście podejścia do innych piłkarzy w kadrze. Mhm. Lewy ten mecz nie grał dla Roberta Lewandowskiego, dla bramek, statystyk kolejnego meczu, tylko dla reprezentacji Polski. Mhm. Wszystko mu było obojętne odnośnie swojej osoby, ale on chciał tego sukcesu. Chcesz powiedzieć, małego? Że nie widziałeś machania rękami, czasami takiego zniecierpliwienia? To raz, a dwa wiem od środka, tak? O rozmowie z młodymi piłkarzami. To nie było tylko takie, że młody piłkarz czy nowy piłkarz już nie bał się podejść do lewego i porozmawiać, zapytać o coś, czy zrobić sobie zdjęcie, tylko normalnie była rozmowa o tym, jak przygotować się do meczu. Mhm. I on tym wygrał. Ale to ciekawe, bo to znaczy, że jednak lewy kiedyś miał trochę ten... Znaczy, ja wiem o tym, że tak bywało, że zdarzały się sytuacje, że jakiś młody zawodnik podszedł do Roberta podczas któregoś z posiłków na kadrze, poprosił go o podpisanie jakiejś koszulki, lewy na niego spojrzał w taki sposób, że tamten się trochę struchlał i odszedł. I rozumiem, że wybrał sobie może nie najlepszy moment ten młody gracz, mniejsza o kogo chodzi, żeby akurat między, że tak powiem, sałatką a drugim daniem poprosić o podpisanie koszulki. Są trochę lepsze na to chwilę, no niemniej... I może po meczu z Mołdawią. Myślę, że to mogło być, szczerze mówiąc, w tych okolicach, ale to już tak, wiesz, mówiąc z głowy, nie pamiętam. No dobrze, ale tak, jeżeli tak mówisz, to no wiesz, lewy też chyba ma świadomość, zresztą że to jest dla niego ostatnia impreza. Sama decyzja, że lewy podchodzi pierwszy do karnego, no to jest pokazanie, że kapitan, ja wam pokażę, tak. Żeby bądźcie pewni swego, co będziecie robić. Ja na spokój strzelę tego karnego, idźcie moją drogą. I te karne były pewne. Mega. Sebastiana Szymańskiego, który nie trafił czysto w piłkę, on chciał do boku, on na farcie, jako jedyny. Ale reszta? Super karne. Perfekcyjnie. Myślę, że te karne można pokazać Holendrom, którzy mają problemy z wykonywaniem jedenastek w takich turniejach, jak się strzela rzuty karne. Ale miałem wrażenie, że oni sami decydują o tym, kto będzie te rzuty karne strzelał. Bo jak lewy rozmawiał z chłopakami i pokazywał na siebie, że idzie jako pierwszy, że wiesz, ja nie rozmawiałem z Michałem, czy oni mieli tą strategię, kto idzie, tak, czy ktoś się czuje w danym momencie,
Czy jednak czy mieli tą strategię wcześniej opanowaną? A to bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja was zapytam jeszcze, wiem, że Sławek ma fajne ciekawostki dotyczące przygotowania do meczu Walia Polska z ostatnich dni, kiedy Polacy jeszcze byli tutaj w Warszawie. Ale najpierw odbierzmy sobie kolejny telefon. 486-65-56. Kto jest z nami? Halo? Halo, halo. Cześć. Bartek z tej strony. Cześć, Bartek. Oglądam was już od dłuższego czasu, ale udało mi się dodzwonić. Można powiedzieć, że dzisiaj za pierwszym razem, czyli jakieś szczęście mam. Mam pytanie tutaj do Sławka. Odnośnie takiej przeszłości, może nie kadry, odnośnie kadry jeszcze zadam pytanie, ale mam odnośnie jeszcze z czasów lat 2009-2010. Jak wspomina czasy tutaj gry z Werenem Gancarczykiem i Robertem Lewandowskim? Z kim się tam trzymał głównie w tej ekipie? Mówię tutaj na obiadach i takich rzeczach, jestem ciekawy takich rzeczy, ponieważ akurat Seweryna poznałem. Nie wiem, czy będzie kojarzył z Podlesianki Katowice. Graliśmy tam chwilę razem ze sobą, także... Ale to był bardziej jeden z bardziej zadziornych piłkarzy, z jakim się spotkałem. Doszło do sytuacji, że na obozie w Marbelli, będąc Lechem Poznań, przygotowania zimowe do rundy wiosennej, no pewnego wieczoru się nawet pobiliśmy, znaczy poszarpaliśmy się z razem. Mieliśmy taki domek, że było w nim 4 pokoje i podwuosobowe, czyli wspólny salon, czyli razem było nas 8. Chodziło, kto pierwszy idzie do łazienki? Doszło do rękoczynu, później przepraszanie. Ale opowiedz, bo to jest ciekawe, teraz bardzo, to mnie zaflapowałeś, o co poszło? Bardzo pozytywny. O co poszło? No, co ładne słowo, jak to faceci, jeden nie? Z czym się nie zgadzasz, Ty, ale on jest dużo wyższy od moim zdaniem. Nie, ale naprawdę... Podobnie na boisku właśnie tak samo. I później na boisku, on to przekładał na boisko, tą agresję i zaangażowanie. Mimo, że tam u nas codzienne życie. Tutaj, że czwarta liga, czy w której z tym graliśmy, to też podobne sytuacje miały miejsce, że na boisku był dosyć zadziorny i tam jeszcze emocje buzowały, a już... Jak przyszedł to do czego jakieś kupne coś, to już był spokój, nie? No dawaj dawaj jeszcze o Walijczyków, o mecz Polska-Walia, jeżeli chciałeś zapytać. Polska-Walia. Pozdrawiamy Sewera. Ja tutaj bym chciał skorzystać z takiej okazji, że akurat z chłopakami, z Pawłem Dawidowiczem, bo to moje roczniki, z Przemkiem Frankowskim, graliśmy kiedyś na Lisboa Cup w Lizbonie, oni w Lechii Gdańsk, ja w drugim klubie w Ruchu Chorzów, no ale nieważne, chciałem skorzystać, żeby ich też pozdrowić z tego miejsca. Odnośnie pytania, ponieważ że bardziej taki komentarz, może nie pytanie, bo ten mecz troszkę kosztował nerwów, nie ukrywam, bo taki był mecz dosyć na styku. Chciałbym tak po prostu podsumować, że widać było po chłopakach, że karne były dosyć potrenowane, można tak nazwać, chociaż i tak to jest duże emocje. To szacun dla Michała Probiera, bo to też gość ze Śląska. Z jego synem też miałem okazję grać w Wimiotki. Ty znasz wszystkich, wszyscy znają ciebie. Nie, akurat to jest tak składa, że troszkę się wywodzę z tych rejonów, bo grałem też w Chorzów też tak, także... Słuchaj, jako że wyciągnąłeś od Pyszkina historię, że się pobił z Sewerynem Gancarczykiem, jutro będą z tego... Będzie na jedynkach wszystkich serwisów newsowych, to dostajesz od nas szali, chłopaki podpiszą, także nawet nie musisz zostawać na linii, bo już mamy twój telefon, okay. Już cię namierzyliśmy. Jakby co. Sorry, Gancy, że to wyciągnąłem. Trzymaj się. Dostaniesz dedykację ode mnie, taką chorzowską. Na razie, do zobaczenia. Trzymaj się, czekamy na wasz kolejny telefon. 486. I po co to? 65-56. Jesteście z jednego regionu. Słuchajcie, największy wygrany tego... Albo nie, zapytam się najpierw o te przygotowania, bo to jest rzeczywiście interesujące. No. Tak, o to cię miałem spytać, bo masz takich kilka rzeczy, które wiesz, że Michał Probierz dba rzeczywiście o jakiś detal. A się dziwiłem, że tego nikt o tym nie wiedział, bo przecież były treningi otwarte, 15-minutowe, więc nie wiem... To nie było wtedy, ale to było na Narodowym, no jestem pewna 100%, że jak już nikogo nie było i tam było, nie wiem, tam 60 minut treningu, to przez 15 minut był... Puszczony na maksa, puszczony doping. Mało tego, był hymn Walii puszczony. Tak, czyli był puszczony doping z walijskiego stadionu, z Cardiff. To tak, było czyli przygotowanie do tego, co czeka ich. Taka atmosfera, poczucie się, jakbyś był w Walii, jak to będzie po prostu. Na miastkę tej atmosfery. Dokładnie. Nie? No bo... Wczoraj Michał Paznan zwraca uwagę, który dba o takie małe detale, prawda? O szczegóły. Niby nieważne, niby pewnie niektórzy się śmieją, po co im to potrzebne? Co lewy nie grał na takich stadionach, przecież grał, zna inne atmosfery, szczena podobnie, no ale jednak jakieś takie potrzeby w tym Michał Probierz miał. I szykował stałe fragmenty gry, bo na to zwracał uwagę Michał Paznan wczoraj w studiu, że mówi, zobacz, patrz, te wybloki
Wyblok to jest w ogóle ulubiony sposób wykonywania rzutów rożnych, rzutów wolnych, rzutów rożnych przez Michała Probierza. On uwielbia stosować te wybloki. Tam była taka jedna sytuacja koło 50 którejś minuty, kiedy jest rzut rożny w strefę powiedzmy tego 11 metra i rusza, stoją Lewandowski z Dawidowiczem na 16 i Dawidowicz blokuje, wyblokowuje zawodnika swojego i zawodnika lewego. Jednego nie udało mu się dobrze wyblokować. On pobiegł za lewym i przeszkodził mu w tej główce. Ale to są właśnie takie rzeczy, nad którymi Michał Probierz pracował w tych ostatnich dniach. Czy tylko nad tym zdążysz popracować, Jurek, mając tyle dni, ile minęło od, w zasadzie, ile miałeś dni piłkarzy ze sobą na zgrupowaniach przed meczem ze Stalą? Mówiliśmy o tym, że przed każdym meczem tak naprawdę masz dwa dni na to, żeby troszkę popracować. Natomiast no jak się patrzy statystycznie, to bardzo dużo goli pada po prostu. Tak, podstawowych fragmentach gry, w reprezentacjach. Bo one są najłatwiej do opanowania. One są po prostu bardzo dobrze, można je przetrenować w tym krótkim okresie, że tak powiem. I te stałe fragmenty, też boczne fragmenty gry też były bardzo dobrze organizowane. Raz widziałem tam zirytowanego Michała, który gdzieś tam Frankowski nie rozegrał tej piłki. Do Zaleskiego, tak prosto padło miał dać. Bo oni się po prostu spóźnili o te tempo, bo to o to właśnie chodzi. I piłka wyszła, to było fajnie zagrałem, taka piłka po ziemi. Tak. Był spalony, o to chodzi, że wiesz, jak ktoś przyśnie sekundę w tym stałym fragmencie, to nagle wiesz, ta już nie ma tej dynamiki, albo jesteś za wcześnie, bo jesteś na spalonym. Więc o to się bardzo irytował i to widać, że było trenowane. I to jest, to są cechy, które są nasze. One były też Walijczyków, czyli stała, no, duża siła charakteru w środku pola, kontratak i stały fragment. I my też chcemy to dopracować, bo tak naprawdę taki futbol będziemy musieli zaproponować w czasie Mistrzostw Europy z drużynami, które prowadzą grę Francja czy Holandia. Patrząc teraz tak globalnie, europejsko. Nie wygrywamy z Czechami, z Mołdawią i z Walią. Idziemy do grupy z Francją, Holandią i Austrią. No i co? Z kim do gości? Znaczy ja zadałem wam do takie... ludzi? Nie, ale no mi się wydaje, że my lepiej gramy po prostu, jak się dostosowujemy, bo jak proponujemy, chcemy proponować swój futbol, to nam to bardzo ciężko idzie. A pamiętam z mistrzostw w Katarze, nawet jak graliśmy z Argentyną czy z Francją, to okazuje się, że nie wyglądało to tak to źle na ich pod warunkiem, ich tle. Że ktoś nie podejdzie do strzelania kolejnych goli nam. Nie strzelajcie nam kolejnych goli, bo nie awansujemy, no to okej. No ale okej, wykorzystajmy jakiś taki moment, że może ten pierwszy mecz z Holandią, która też będzie czekać, może zremisujemy, wygramy z Austrią i ostatni mecz z Francją będzie podobny do tego, który Polska grała z Argentyną. Może też przyjdzie Mbappé do lewego, szepnie mu na łóżko, że w sumie dobra, wychodzimy razem. Wynik nas interesuje, wychodzimy razem, tak? Ale piękny scenariusz. Jakby to powiedzieć o zadanie spełnione, to jest bardzo ważne. Mi się wydaje, że w całości od momentu przyjęcia trenera Probierza jest ta praca wykonana. Gorzej, lepiej, ale światełko w ale jest. Nawet rozmawiając z Sebastianem Milą dzisiaj jeszcze mówił, że oni dzisiaj wrócili. Okej, tam jakieś było lekkie świętowanie, ale sztab dzisiaj się melduje w hotelu. Ma 24 godziny, żeby przygotować raport o każdym indywidualnym piłkarzu, o całej drużynie. To nie jest tak, że się mówi, że ten lubi sobie walnąć whisky i po meczu nic nie robi. Nie, w ogóle nie jest. On też oczekuje od swojego sztabu. Sama ta praca wykonana, gdzie jeździli oglądać Kamińskiego czy Modera, którzy nie grali w klubach, dostawali zgodę na to, żeby zostawać po kilka dni na treningach, obserwować całych zawodników, to pokazuje, że to jest wykonana bardzo duża praca do tego, co się wydarzyło później. Peszkin, jeszcze cię zapytam, zanim odbierzemy kolejny telefon, o z kolei stałe fragmenty w defensywie, bo tu mamy problemy i to nie ma co gadać. Na pewno niespodzianką dla reprezentacji Polski było to, że nie wybiega na boisko Brooks, jeden z najlepszych piłkarzy walijskich w meczu z Finlandią. On potem wszedł w drugiej połowie, ale zszedł w dogrywce. To nie była taka... Czy w dogrywce wszedł i zszedł jeszcze w dogrywce? Już nie pamiętam tego. Taką dostał wędkę. Okazuje się, że to była kontuzja. On po prostu nie dawał rady. Próbował, ale nie dał rady grać dalej. W związku z tym wyszedł Kiefer Moore, czyli ten wysoki po prawie dwumetrowy napastnik. I wiadomym było od początku, że jak będzie stały fragment gry, no to często będzie piłka kierowana na niego. Ja tak trochę obrazowo opowiadam tym, bo do czego zmierzam. Przy stałych fragmentach gry na Kieferze, przy Kieferze Murze był najczęściej Sebastian Świderski.
Sebastian, jaki Sebastian? Co ja się z tym Sebastian? Karol Świderski, Karol. Oczywiście, już drugi raz mam tego Sebastiana Świderskiego. Ale... Jego też pozdrawiam z siatkówki. Wiesz, ale wiesz do czego rozumiem? Że nie ma reakcji trenera, bo nie chce, nie mówię o piłkarzach, oni nie są od tego, żeby dokonywać roszad przy stałych fragmentach gry w defensywie. Powiedz mi jako czasami, trener. Czasami to jest celowe, że nie dajesz najwyższego do najwyższego. No ale wiesz, czasami ten mur dajesz, wygrywa te głowy. Ale czasami dajesz chłopaka, który ma dobry timing, w którym momencie na przykład Karol Świderski jest bardzo dynamiczny. Wiesz, że dlaczego ofensywni dochodzą do sytuacji? Mają przewagę, są przodem. Słuchaj, ja jako zawodnik, przepraszam, mnie tu nie widać, zrobiłbym ruch do przodu, ty musisz za mną zareagować, ja jestem już krok przed tobą, robię do przodu. No, jeśli jest dobre dośrodkowanie i 5 osób robi to samo w jednym czasie, no to ktoś kogoś nie jest w stanie dokryć. A mi się wydaje, że Świderski ukrył, ale poczekaj, że jest... ale nie w defensywie. Wiesz, to są rzeczy, jeżeli w defensywie masz takiego zawodnika i wie, że piłki będą na niego tak, kierowane, to ktoś z asystentów musi reagować. Mówimy, że jak jest... O to mi chodzi. A nie było takiej reakcji, bo cały czas co stały fragment, co rzut wolny, przy murze był ustawiony najczęściej, patrzę, bo on był na tym dalszym słupku ustawiony. Na dalszym zgry, tak. No, zawsze tam na to zgranie. I tak była ta najgroźniejsza sytuacja dla Walijczyków przeprowadzona. Nie ze spalonego, ze spalonego też, ale ta na początku drugiej połowy, kiedy mur główkował i Szczena wybił na, wiesz, za boisko tą piłkę kierowaną w narożnik bramki. Tak. No to właśnie wtedy Świder przegrał głowę i był wręcz odwrócony plecami do mura w momencie jego główki. Ja tam drugim piłkarzem w tej strefie był Frankowski. No nie powiesz mi, że to tak, że to tak być powinno. Bo to jest albo przy rzucie wolnym ma strefę i każdego z piłkarza pojedynczo ustawionego i dwóch, trzech na środkowej strefie, najwyższych, najlepiej grających głowę i z tyłu, co by nie mówić, trochę mniej, no bo co on może zrobić, jedynie zgrać do środka, albo kryjesz jeden na jeden. No nie wiem, jaka była decyzja. No i ale dlatego cię pytam, jako trenera. Kiedy widzisz, że ten mur wygrywa te głowy. W mojej ocenie jest lepiej kryć jeden na jeden. I, dostosowujesz... I dajesz Świdra na Kiefera Mura, czy dajesz jednak kogoś, kto ci daje potencjalnie większe szanse na wygranie głowy? Pytam wtedy i ciebie. Jak Bartek Salomon, to bym dał Salomona. Pan. Jeszcze go wtedy nie było na boisku, kiedy był mur. Dlatego wiesz, dużo łatwiej jest wydawać instrukcję zawodnikowi, który wchodzi na boisko, a dużo trudniej jest korygować to w momencie, kiedy jesteś zaskoczony. No właśnie. I tutaj po prostu... Bo być może to było zaskoczenie, że jednak mur, a nie mur. No tylko, a nie Brooks. Tylko też się o tym dowiadujesz godzinę przed meczem, czy półtorej godziny przed meczem. To można przed meczem. Sztab też dostaje. Ale oni wiedzą. Oczywiście, że oni wiedzą, bo to są scenariusze, które muszą zostać przedstawione. W razie czego, kiedy on wchodzi, to ktoś go musi przejąć. Ale ja mam też, powiedzmy, swojego wysokiego zawodnika i zaczyna być dylemat, kto go ma wziąć. Ja mam swojego, powiedzmy tego, do którego byłem przywiązany od początku. Więc to musi być szybka reakcja, zanim ten zawodnik wejdzie na boisko, tak. To sztab szkoleniowy musi już po prostu zacząć działać i korygować te rzeczy. Ale to jest na pewno ciekawa rzecz, o którą warto będzie Michała Probierza dopytać, kiedy będziemy mieli. A jutro wydaje mi się, że około 11:20 będziemy na żywo mieli okazję porozmawiać z Michałem Probierzem, także sądzę, że bardzo chciałbym mu zadać to pytanie, bo jestem po prostu ciekaw tej jego sposobu rozmowania. Ja myślę też o tym, że oni w analizie przedmeczowej widzieli bardziej groźnych, potencjalnych zawodników, które grają lepiej głową innych. Myślisz? Ale akurat Kiefer Mur to nie jest... Okej, może nie byli pewni do końca, czy byli grał, więc się skupili na tych innych. I w ostatniej fazie, no nie wiem, czy nie chcieli już zmieniać, czy... No ale Peszkin, właśnie ci mówię, że no to nie jest tak, że się dowiadujesz na 5 minut przed meczem. Nie, ja to rozumiem. Bo wtedy już nie ma czasu na zmianę, tylko półtorej godziny przed meczem dowiadujesz się o składzie Walijczyków, patrzysz, czy byłaby pewność, że kryłby go Bednarek, czy byłoby lepiej, no... Tego nie wiem. Niemniej sobie chodzi o przewidywanie tych scenariuszy, bo masz pewne zachowania, które widzieliśmy, podglądając ich wcześniej, jak oni przeprowadzali te zmiany, jak zawodnicy wchodzili pod presją, kiedy potrzebowali 6 gola, no wiadomo, że chcesz podwyższyć zespół w ataku i wpuszczasz tych zawodników, którzy są w stanie wygrać głowę. No i musisz wiedzieć, jak się przed tym zabezpieczyć. Myślę, że to zwłaszcza są fajne że rzeczy. Ty wiesz, nie tylko rzut wolny, rzut rożny, ale jeszcze auty, bo ten Roberts ma ciska te kamienie z autów takie. Bardzo przewidywalny zespół, można tak powiedzieć, tak? Że raczej był to zespół bardzo przewidywalny, że mogliśmy sobie z tym poradzić, żeby tylko być bardzo blisko siebie. Ta trójka, o której mówiliście wcześniej, Sliz, Zieliński czy Piotrowski, to oni bardzo dobrze jakby starali się asekurować, bo brakowało mi, bo w takim wypadku wiesz, że tą drugą piłkę musisz wygrać, musisz być jak najbliżej, musisz jakby być na tą zbitkę. Ale to z gry radziliśmy sobie świetnie. Tak. To dla nas było idealne, że gra mur, bo oni grali tę lagę i tam sobie radziliśmy. I tam już byliśmy blisko. Dawidowicz, tak? Super mecz moim zdaniem. I to zawodnicy muszą korygować w czasie meczu, że słuchaj, ja mogę z nim przegrać głowę,
ale ty musisz być blisko, bo on na pewno nie skoryguje, nie zagra tak precyzyjnie, żeby ktoś zawsze był blisko do tej asekuracji. Mamy kolejny telefon. Kto jest z nami dzisiaj o meczu Walia Polska? Skrzydłowy bramkarz i łącznik, wydanie specjalne. 486 65 56. Kto na linii? Witam serdecznie, panowie. Dzień dobry. Cześć. Z tej strony Piotrek, ja dzwonię ze Skierniewic. Cześć, Piotr, cześć. Witam Skierniewice. Unia. Unia Skierniewice, tak. Dokładnie, niedawno mieliśmy otwarcie stadionu nowego. O. Bardzo kolejny pięknie. Nowy stadion. Walczymy. Na samym początku, no cóż, pewnie pan Jurek już słyszał to z 1000 razy. Już mu obrzydło odpowiadanie na to samo, ale też muszę panu podziękować bardzo za ten finał w Stambule. Te emocje, które wtedy mi towarzyszyły, naprawdę nawet teraz swojemu 8-letniemu synowi, jak czasami sobie tam gadamy o tej piłce, o tych piłkarzach, tam powolutku kopiemy, to bardzo często wspominam o tym. Do dziś gdzieś tutaj nawet aż spojrzę, jest, stoi na półce książka, pamiętam, zaraz po finale, nie wiem, krótko po finale kupiona, Jerzy Dudek, uwierzyć w siebie do przerwy 0-3. To już taki biały kruk. Już biały kruk, ja mam. Dokładnie, ja też jest, mam. Stoi u mnie na półce. Panie, dobra, już sobie, już po tej laurce zasłużyłeś ten szalik. Dobra, a teraz wal konkret. Jaka specjalna dedykacja? Panowie, jeżeli chodzi o ten mecz, nad której żona mnie się po meczu pytała, no i jak zasłużyli na ten awans? Patrząc na wczorajszy mecz, no zaprezentowali się naprawdę przyzwoicie. Nie było czegoś takiego, co nam towarzyszyło, a mianowicie wstyd. Ostatnimi czasy, patrząc jak oni rozgrywają tą piłkę. Natomiast powiem to samo, co powiedziałem żonie. Tego wczorajszego meczu być nie powinno. No. To są fakty. I cóż, patrząc na przyszłość, życzę im, trzymam kciuki. Wiadomo, jestem kibicem piłki nożnej przede wszystkim. Ale obawiam się, aczkolwiek widzę, że Michał Probierz jakieś tam ziarenko zasiał wśród tych piłkarzy. Widać między nimi, jak patrzę na te materiały teraz na Łączy Nas Piłka, jak patrzę na ich mowę ciała, na zachowanie na boisku, to widzę tak jakby troszkę mam te flashbacki z czasów Nawałki, z czasów właśnie Euro 2016. A wiesz, a ja mam trochę no. Ja mam trochę inne myślenie na ten temat. I nawet nie wiem, czy nie sam Michał Probierz to tak gdzieś przemycił w trakcie jednej z konferencji prasowych, że w takim meczu jak ten to już niewiele zależy od trenera. To piłkarze już wiedzą, pod jaką ścianą stoją i to trochę należy do nich, żeby tutaj po prostu pokazać... Już nie chcę mówić o tym charakterze, ale trochę tak, no pokazać trochę, że ma się jaja. No albo jesteście mężczyznami, albo po prostu no nie. Tak, już ma wielkiej roboty. Tutaj już myślę, że mógłby Michał Probierz tak jak Peszkin stanąć i w minutę zrobić odprawę. Wiadomo, pewne rzeczy są bardzo istotne, zwrócić uwagę na to, na tamto przy okazji Walijczyków, ale potem to powiedzieć, już nie ma co się odwoływać do charakterów piłkarzy, Peszkin, no to masz totalnie. No ale wiadomo, to słowo, żeby się odwołać do tego charakteru, każdy żeby ten piłkarz charakter świadomy. Pobudzić, myślę, że trzeba odpowiednio się odezwać, no sorry, ale taki Santos jakby stał i tak patrzył. Ma ktoś ogień? Ewentualnie no, mógłby zapytać. A wydaje mi się, że Michał jednak ten ogień próbował w tych piłkarach rozpalić. Dziękujemy ci bardzo, słuchaj. Ja mam do ciebie pytanie jako dziennikarza. Tak, do mnie? Tak. Szalik do ciebie jedzie, także bądź czujny. Czyli ja niby dzwonię do ciebie, tak. Też szalik jest dla mnie. Tak, ale słuchaj, nie, cwaniaczku. Wiesz co, dobrze zauważył i ja bym tutaj był skłonny to, co Sławek. Dobry trener potrafi wiedzieć, kiedy jakby się wycofać i zostawić inicjatywę zawodnikom. Tak. I mniej więcej tak to wyglądało, że... Nie musisz cały czas być i cały czas ich motywować, bo w pewnym momencie oni już będą jakby, wiesz, za dużo mieli tego wszystkiego. Przekręcisz gwint w tej śrubie. Musisz powiedzieć dwa słowa i wycofać się i dać im po prostu tą inicjatywę. A to był chyba taki mecz, co? Właśnie, i to był po taki prostu, właśnie wie, co ja wam będę dolił? No? Macie, jesteście, kurde, weszliście sami w tę kałużę, wyjdźcie zaraz, wyczyście sobie. Kolejne zgrupowanie, które było teraz, a nie powinno go być, bo powinniśmy awansować, zbudowało reprezentację Polski?
Czy to zgrupowanie zbudowało reprezentację Polski? Lewy uważam, twierdzi, że to zgrupowanie zbudowało Zbigniew bardzo. Boniek powiedział, że nie. Że kto? Zbigniew Boniek. Że nie. Się nie zgodził z Lewym. Mhm. Że... Ja bym się nie zgodził, bo jakby patrząc ze względu na to, że oczywiście scenariusz tego wszystkiego, tak jak to się skończyło, dla nas bardzo dobrze. Mhm. Natomiast każde zgrupowanie pod okiem Michała daje nam większe możliwości. Jest większa praca, większe zrozumienie. Można popracować nad całymi fragmentami. Czyli oczywiście. Ty byś się nie zgodził z... Ja bym się nie zgodził z Zbyszkiem, na pewno. Ja tak... Co tu mówił nasz przedmówca. Z kim się nie zgadzasz? Ze Zbyszkiem. Ja nie wiem, co powiedział, bo lewy, nie słyszałem lewy tylko. Powiedział, lewy powiedział, że zbudował, że każde zgrupowanie. Ale Zbi powiedział, że nie zbudował. Że się nie zgadza z tym. Mhm. Dla mnie, ja uważam, że każde zgrupowanie... Oczywiście nie powinno być tych zgrupowań, ale każde zgrupowanie daje dodatkowe możliwości. Sam zauważyłeś wypracowanie stałych fragmentów, gdzie wcześniej było, nie byłoby czasu na to. Jakieś dopracowanie wybloków, czy nie wiem, tej gry ofensywnej, czy sprawdzenie trójki w środku pola. Dopracowanie Salomona mieliśmy, który wszedł za Bednarka i wydawało się, że więcej spokoju jest, tak? Mm-hmm. Rzuty karne, które będziemy być może mieli. Obyśmy mieli okazję na mistrzostwach Europy tę strategię wykorzystać. Więc moim zdaniem każde zgrupowanie, każdy trening jest wartością. Plus sam mental, samo bycie to i tak jak to wszystko się wydarzyło, czyli historia tego, tak? Tych jeszcze... baraży. No. To jest budujące dla samych zawodników, trenera, sztabu. Nie, ale ja wiesz, ja widzę to przede wszystkim dla mnie treścią wypełnia słowo zbudowanie kogoś postawa Jakuba Piotrowskiego, bo przecież 180 minut temu meczowych nikt by nawet nie pomyślał o tym, że ten człowiek nadaje się do gry w reprezentacji Polski w pierwszym składzie, a on po 90 minutach z Estonią, plus po godzinie gry z Walią, no potem zszedł z boiska z czerwoną, wiadomo, tam żółta kartka trochę mu groziło, już stracił jedną piłkę w środku, ale on ma odwagę, żeby brać akcję na siebie, nie chowa się, jest po prostu pełnoprawnym członkiem tej drużyny. Tomeczko, no to tego by nie było. Do tworzenia poprzedni nasz program mówiliśmy o Piotrowskim, że był zawodnikiem wyróżniających się tych eliminacji, że po prostu to był zawodnik dynamiczny, który wchodził z linii pomocy do ataku, robił to przewagę taką, to co robił Moder za swoich dobrych czasów. Myślałem, że może zagra właśnie z Estonią, żeby na takie, wiesz, złapanie pewności siebie. To się nie udało. Zagrał Piotrowski bardzo dobrze. Natomiast no, ja myślę, że zwycięstwa kreują dobrą atmosferę i ta dobra atmosfera z tymi zawodnikami zostanie i będzie jakby to taki przedsmak tego, że mistrzostwa Europy będą po prostu przynajmniej tak, jak to wyglądało. Dużo zaangażowania, dużo takiego charakteru i tak jak już tutaj kolega Skierniewicz zauważył, taka namiastka tej drużyny na Wałki, że coś się nowego, pozytywnego dzieje. Zaraz was poproszę, wzięliśmy nasze tabliczki i poproszę was o wystawienie ocen. Swoją drogą możesz Jurek już wziąć te... Nie brałem wszystkich, słuchaj, wziąłem od 5 do 10, żeby wam było trochę łatwiej, no bo umówmy się, nie będziemy za ten mecz ostatni pewnie wręczać nic mniej, już wam zasugerowałem. Piątka wyjściowa. Jak będziecie chcieli dać niżej, to po prostu powiecie to paszczą. Ale najpierw odbierzemy telefon, a przy okazji na czacie ruszyliśmy z takim krótką sondą, czy Piotrowski jest najlepszym piłkarzem tych dwóch spotkań, największym odkryciem kadry Michała Probierza, a to wcale nie jest takie oczywiste, bo przecież był na przykład Frankowski, Slisz, Zalewski. Można kamerę, Zalewski. Kamerę na mnie? Dawidowicz, można? Tak. Peszko. Tak. Kamera na mnie. I co, głupio podobasz się, podobasz się sobie. Kamera na mnie, trener sezonu. Trener sezonu, top. Pytałem na mieście, mówili dziennika, wszędzie. Dziennikarz roku. Tomek. No. Jest. Już szydera. Odbierzmy telefon jeszcze, kto z nami, halo. Taki mały trening. Halo, hej. Cześć. Michał z Lublina. Cześć, Michał. Mam takie pytanko do Jurka i do Sławka. Za ich czasów grania reprezentacji Jurek nie pojechał na pamiętny turniej w 2006 roku do Niemiec za Pawła Jacka. Sławek nie pojechał na Euro 2012. Może okoliczności, dlaczego panowie nie pojechaliście, były troszeczkę inne. Ale pytanie może teraz dla was w studiu jest takie, kto z tej dzisiejszej gwardii Michała Probierza, jak panowie myślicie, kto może na ten turniej nie pojechać na dzień dzisiejszy, kogo byście panowie obstawiali? O, to jest bardzo fajne pytanie. Super. Dostajesz ode mnie absolutnie szalik. Wiesz, miałem to pytanie, mam, zobacz, tutaj gdzieś zapisane. Chciałem też o to zapytać, gdyby się nie pojawiło. Którzy z tej kadry zawodnicy, z tej bandy z wczoraj mogą jeszcze do Mistrzostw Europy odpaść?
Bo może się przecież zdarzyć tak, że ktoś nie był powołany na to. Dobre pytanie. 10. Masz za pytanie 10 i dostajesz... Masz... 5. Nie. Ale to w sumie 7,5. Niezła ocena. Dostajesz od nas szalik. To ciekawe. To jest ciekawe. Za przypominanie historii. No. O, dobra, tak, zdecydowanie. Mati Cash. Może nie pojechać. Mati Cash może nie pojechać. A. W zasadzie bym nie był zdziwiony, bo... Czuję, że jesteś nieprzekonany do tego nie zawodnika. Jestem. Nie jestem. W tych meczach, które grał, może jest indywidualnie bardzo dobrym piłkarzem i w klubowym piłkarzem, ale w reprezentacji nie będzie dobrym piłkarzem. Jurek, a ty? Ja też mam swojego kandydata, który może z tej grupy Nie mam żadnego kandydata. Myślę, że któryś z tych młodych zawodników, bo tak jak Michał powołuje tych młodych, zaskakuje powołaniami młodych zawodników, to później już ich nie widzimy. Okej, okay. Czyli Peda, Marczuk, tak, o tych, na przykład, tych myślisz. Nie? Tak, raczej myślę, że tutaj Kerzy, jeżeli będzie zdrowy, bo ma trochę pecha, jeżeli będzie zdrowy, to pewnie pojedzie, bo no to jest wartościowy zawodnik na tą prawą stronę. Nie można rezygnować z takich zawodników. Ale nie mam takich. Nawet myślałem o Miliku. Myślę, że Arek też ma bez problemu. Jeżeli go teraz nie ma, to i tak ma szansę na to, żeby na te mistrzostwa pojechać. Tak jak powiedział tutaj Sławek, ta praca została już wykonana poza boiskiem. I teraz ta duża, ciężka robota będzie aż do tego początku czerwca też będzie musiała zostać wykonana, czyli obserwacja indywidualna zawodników, prowadzenie dialogów z tymi zawodnikami, jak się czują. I ci, co nie będą grać, na których Michał liczy, no też będą musieli wykonać jakąś indywidualną robotę. No, musimy też pamiętać, że pojechanie na turniej, co absolutnie nie jest niemożliwe, Milika musiałoby oznaczać prawdopodobnie, że któryś z tych czterech napastników powołanych teraz jednak nie pojedzie, bo pięciu atakujących to my na Mistrzostwa Europy nie zabierzemy, nie sądzę. Tak? Mamy Świderskiego, Lewandowskiego, Buksę. I piątka. Tak? Ta czwórka pojechała i no akurat w ostatnim tym meczu tylko Buksa się nie pojechał. Piątek strzelił bardzo ważnego karnego. Bardzo ciężki gatunek. Jakby wiesz, dla mnie ty strzelałeś te rzuty karne. Ja sobie tylko mogę wyobrazić, co się dzieje w głowie zawodnika, który idzie 30 metrów z piłką, czy tam idzie w kierunku rzutu karnego, jakie tam są po prostu dywagacje. Ale słuchaj, on tak naprawdę nie grał za dużo w tych barażach, no bo tu trochę minut, tu trochę minut. Tak. Nie był jakąś pierwszą planową postacią, ale na koniec jest tą pierwszą planową. No, podszedł do bardzo ważnego karnego, strzelił go. To tak samo jak Włochy wygrały Euro 2020, gdzie każdy w jakimś meczu był potrzebny. Tu Locatelli, tu Barella, że okej, tam było wiele tych meczy, ale każdy z ławki gdzieś kiedyś grał, czy Balotelli, Boże, napastnik Romy. Belotti strzelił tego też, Andrea może Belotti. Nie w finale, w ćwierćfinale, albo w finale też strzelił ważnego karnego, to mi się wydaje, że jednym meczu reprezentacji każdy poszczególnie miał swoją rolę w tym meczu. Tu Frankowski blokował te rajdy. Pięknie, ta w pierwszej połowie Wilsona. Tak, Dawidowi zrobił swoją robotę, Ślisz wybiegał wszystko, Lewy grał do drużyny, Zalewski robił jakieś akcje, w końcu te kalne, każdy... To jest właśnie, myślę, dobry moment, żebyśmy tak szybko sobie ocenili. Sławku, ale bardzo dobrze to mówisz, cały czas mówisz o zawodnikach, którzy wystąpili w pierwszym składzie. I teraz ja bym chciał porozmawiać o zawodnikach, którzy są na ławce rezerwowych, którzy mają dać jeszcze więcej tego. Tu jest praca, myślę, do wykonania dla Michała, żeby po prostu... Trzy ciężkie mecze w odstępie kilku dni nie da się tym rozegrać. Tak jak tu. 11 ale zobaczcie, mamy Szymański, jest piątek, jest Grosicki. Jest trochę wybór. Jest Buksa, na pewno bardzo, myślę, wartościowy zmiennik z trochę innym profilem napastnika. Moim zdaniem takim piłkarzem, który może odpaść, jednak jest zadaniowiec, którego Michał Probierz sobie wymyślił na ten mecz, bo go świetnie zna, Taras Romańczuk. To jednak są 33 lata. Ja wiem, że teraz może pojedzie na te mistrzostwa, pozostały 3 miesiące i to pewnie byłaby pierwsza i ostatnia impreza Tarasa, bo byłby do tego potrzebny, prawda? Do jakichś takich momentów, na pewno nie na pierwszy skład, ale do tego, żeby wchodzić na końcówkę, tu na wysoką piłkę ewentualnie, tu żeby wybronić, a może zaatakować. Może czyli znowu było potwierdzenie tego, że powołuje kogoś na jedno zgrupowanie i później go znika. No, ale to nie mówimy tutaj akurat. Ale na pewno jest ogromna ulga dla trenera, dla kibiców też i dla doświadczonych zawodników. Pamiętajmy, co rozmawialiśmy, że to może być ostatni turniej i oni muszą zagrać na tym turnieju, więc to był mecz dla Lewego, dla Szczeny, dla Grosika. To absolutnie myślę, że to jest duża ulga dla tych chłopaków, że będą mogli zagrać jeszcze raz na tak dużej imprezie. Szczena już zresztą powiedział, ciężko będzie mnie przekonać, żebym grał w reprezentacji po Euro. No to już powtarzał od dłuższego czasu. Szybkie oceny, uwaga, zrobimy to błyskawicznie. Ale to baj.
Proszę? Nic. Tu coś po niemiecku powiedziałeś, ale nie wiem, czy mnie obrażasz. Po wszystkiemu. Autobahn, ja tylko znam autobahn. Tak, ale oceny co, każdego indywidualnie? No tak, ale to szybko idziemy, szczęsne. 10 to jest... Aż tak. Dobra, dobra. 8. Bardzo dobrze. A to taki poszedłeś grubo. No, ale co mam więcej zrobić? Na zero z tyłu ja i bronił kluczowego karnego. To dobrze. Co ma jeszcze bramkę strzelić? Bednarek. No. Pamiętajcie, piątka jest wyjściowa. 8 dla Bednarka. 6. Nie przesadzasz trochę? 6. Nie, tylko pytam, czy nie. Ale to nie jest, że kto da więcej. Tak. Nie, ja wiem. Aż tak ci się podoba. Janek miał najtrudniejszą rolę. I bo po był tym najbardziej... hejcie, który zebrał, tak. Mentalnie się dźwignął. To było ważne. Dobra. Ciężki mecz dla Janka. Te pytania na konferencji prasowej zadawane przez naszych dziennikarzy, tak trochę tak, jakby deprecjonujące. Takie, wiesz, ja rozumiem, jakby pokazać, to Anglicy jest... zadawali, albo Walijczycy zadawali te pytania, żeby trochę tak, wiesz, wrzucić kij do mrowiska naszego, że, żeby popsuć tą atmosferę, ale to nasi dziennikarze zadawali takie pytania dosyć tendencyjne i po prostu trochę trzeba... Dobrze, oni wspierali go mimo tego, bo to widać było też przy tej piłce kilka takich niekomfortowych, powiedzmy, podań. Ale myślę, że Janek... No, raz tam zapachniało Senegalem, słuchajcie. Okej, okay, no wiesz, to tak będzie, bo jeżeli my tworzymy taką energię wokół tego nazwiska, wokół tego zawodnika, to takie rzeczy będą się... Ale wiesz co, ja i tak uważam, że on to wytrzymał. Wytrzymał naprawdę, to. Nie miał łatwo, dlatego od ciebie ta 8, więc... To co mówił, nie pierwszy raz takie coś mu się zdarzyło, ale my musimy na takie rzeczy zwracać uwagę, no żeby, wiesz, przykre rzeczy. Po meczu oczywiście można się go zapytać, ale... Dzień przed meczem, parę godzin przed meczem, takie pytania wydaje mi się, że nie są na miejscu. Dawidowicz. Też 8. 8. Od, a ja 7. 7. Nie, Dawidowicz się bardzo podobał. Kuba Kiwior. Kiwior myślę to samo. 8. 7. Siódemeczka dla mnie. Tutaj. Stabilnie. Bartek Slisz. Twój cichy bohater. No mogło być 10. Nie, w sumie 9. Nie, troszkę brak. Bo trochę cię słaby w tym momencie. Ja myślę, że też 7. Dobrze. Jest mi bliżej do ocen Jurka, ale nie będę się kłócił. Kuba Piotrowski. 8 od Szkina. Piękny strzał, Kuba. Szkoda, że nie. O, szkoda, że nie dokręcił, co? No, myślę, że też 7. Dobrze. To jest ciekawa, myślę. Piotrek, weźmy jeszcze trzeciego środkowego, Piotrka Zielińskiego. W roli dla siebie no innej, mniej go ofensywnie, no bo schodzi ciągle pod ofensywę. No. To też imponujące. Ale to jest moim zdaniem, wykonał wielką pracę. Mi się wydaje, że to jest jego pozycja. Ze Śliszem bardzo blisko grali sobie na jeden kontakt, na dwa kontakty. Tak. To doprowadza do budowania pewności siebie zespołu. A mimo tego też był u góry. Tak. I 7. Siedem. Ja się zgadzam. Znaczy Piotrek Zieliński wykonał mnóstwo takiej niewdzięcznej i nierzucającej się w oczy roboty, bo on nie doprowadzał do sytuacji strzelskich, w których to strzałów nie było, ale dzięki niemu mogliśmy grać w piłkę, wyprowadzać piłkę od bramki bez strachu. Mhm. Podobnie jak graliśmy z Nikolą Zalewskim, bo Zalewski widać, że jest wychowany w trochę pod inną szerokością geograficzną. Dlatego Zalewski... Aż tyle. 9. Mimo, że początek słaby, całe baraże bardzo dobre, zresztą... To, co mówisz, każde jego dotknięcie jest inne niż szkolonego piłkarza w Polsce. Nie wiem, czemu tak jest, czy my do tego dojdziemy, ale ja to widzę. No bo on ma po prostu w głowie, on się nie boją, wchodzi w dribbling, nie? I to jest... Dlatego szanuję. No. Ile od ciebie? 7. Okej, okay. A druga strona boiska, czyli Przemek Frankowski. 8. No, dla mnie Przemek też 7 i tu pozdrowienia od całej bandy Chicago. Byłem teraz na Polonii na turnieju golfowym. Wszyscy pamiętają, że wspominają. Mega skromny człowiek. Mają go po prostu tutaj głęboko w sercach. Także Przemek, pozdrawiają cię wszyscy w Chicago. Jak ja bym mógł, to ja bym mu dał wyższą ocenę za ten mecz niż wy. Wyższą niż Nikoli Zalewskiemu. Uważam, że to był zawodnik, który zrobił mnóstwo świetnej pracy. Zwłaszcza pomagając Bednarkowi na prawej stronie. Te trzy wygrane pojedynki na początku meczu z Wilsonem bardzo zachwiały pewnością siebie, chyba najlepszego. 9 byś mu dał? To zmieniam. Tak. Nie musicie. Troszkę więcej w ofensywie musiał. Dobrze, rozumiem. 8. No i teraz nasi napastnicy, którzy, umówmy się, to nie był mecz dla nich. Świderski, zacznijmy. 8, ty jesteś hojny, widzę, ty jesteś hojny. 5 to jest wyjściowa ocena, Jurek. No właśnie, no. To też... Ale nie bójmy się, no jeżeli uważasz, bo ja myślę, nie dał wysokich ocen. Że jednak 6 tutaj. Dobrze. No i lewe. Ciężko mu się dało. I lewe na koniec. I mimo 9. wszystko, że ja... Wariowałeś. Że ja lewemu nie też wariowałem. Wydałem. Ja patrzę za całokształt grania, podniesienia mentalu tego meczu, krytyki wobec wszystkich w koło za eliminację i dojście do momentu, że...
Czas się wziąć w garść. Ciężko miał Lewy w tym meczu. Bardzo ciężko schodził pod piłkę do środka boiska, żeby jakiś kontakt w ogóle mieć. I w ogóle moim zdaniem oni źle się umówili, bo podejrzewam, że to było, jak on schodził po piłkę, to Świder wchodził w jego miejsce. Powinno być zupełnie na odwrót, bo Świder nie jest dziewiątką, nie potrafi zagrać tego mocnego, przepychać się, przyjąć piłkę z zawodnikiem na plecach. Jurek, to ale właśnie... to nie znasz Lewego? Lewy tak po prostu uwielbia grać. Lubi mieć po prostu. Ja byłem jak Grabowski w Taniec z gwiazdami, dziesiątki, dziewiątki. Ja właśnie widzę, to jesteś ty. Ale a propos Lewego, 18 minuta i on dalej biega. To też jest ale też to zauważyłem, że wracał biega, za lewym obrońcą reprezentacji walii, zapieprzał za nim. Więc tutaj absolutnie czapki z góry. To jest te granie dla reprezentacji. Słuchajcie, Peszkin chyba inny mecz oglądał, piszą na czacie. No. Nie. No ja rozumiem. No, dobra, był na zgrupowaniu, był. Tak. Otworzyli mu drzwi? Otworzyli. No to jest prawda i dzisiaj nam parę rzeczy tutaj opowiedział. Słuchajcie, to ja jeszcze chciałbym wam pokazać, bo już powolutku sobie kończymy, chciałbym na zakończenie tego programu, nie wiem, może jeszcze odbierzemy jeden telefon, taki na koniec, ale to może... Mamy czy nie? Mamy. No to jeszcze odbierzmy ten jeden ostatni telefon, potem jeszcze drobne ogłoszenia parafialne, tak zwane. No to ostatni telefon, kto jest z nami? Niestety, drogi widzu, słuchaczu, nie mamy już Szalika, bo trzy ale rozdane. Nie ma problemu, ja ci wyślę moją biografię, peszkografię. O Boże. O, super. Bardzo mi miło, Kamil z tej strony się kłania. Chciałbym ale to musisz pozdrowić. Jakieś dobre pytanie zadać. Ja wstanę, bo wezmę sobie coś do picia tutaj. Dobrze, ja mam teraz, chciałbym na początku zacząć od pozdrowień tutaj dla szanownego grona, która znajduje się w studio. Tak. Chciałbym też pozdrowić swój klub KS Wysokin i mam jeszcze tutaj pytanie do pana Jurka Dudka. Mianowicie, kogo on widzi jako tego numer jeden po tym turnieju, kiedy Szczena odejdzie? I pytanie tutaj też jeszcze takie do Sławka Peszki, czy już kontaktował się może z Robertem? Jak tam zabawa po tym wygranym meczu, bo chłopaki mieli naprawdę to świętować? I trzecie pytanie takie do ogółu, bo wczoraj trener Michał Probierz się wypowiadał, że ten okres przygotowawczy przed Euro będzie znacznie krótszy niż do tej pory się to odbywało. I co panowie o tym sądzą? Jak to może wpłynąć na drużynę? Okej, dobra, to zacznijmy od pierwszego pytania. I bardzo bym chciał jeszcze właśnie tą biografię, to naprawdę będę zadowolony. Dostaniesz, obiecane. Peszkin przekaże, ale chyba nie masz jej. Masz? Nie masz. Czy sobie nie mam, ale jakoś tu przekażę przy następnym odcinku. A skąd dzwonisz? Nowe Miasto nad Pilicą. Nowe Miasto nad Pilicą. O, to tam jest... Czekaj, jaka tam jest drużyna? KS Pilica. Jak? Pilica. Pilica? Najłatwiej Pilica. Wiesz, jak to zróbmy? Najłatwiej to zróbmy. Masz Instagram? Mam. Napisz mi prywatną wiadomość, że dzwoniłeś do studia kanału sportowego. No to się takich 30 zgłosi. Napisz GM-a. Dajmy sobie takie hasło. No tak, dajmy sobie hasło. Dajmy sobie tak w cztery oczy ci teraz powiem. Ja ci mrugnę. Dajcie sobie hasło. Dobra, nie ma problemu. Pozwól, jakoś się zidentyfikuj. A teraz tak chłopaki jest. Odpowiedzą na pytania. Dawaj, Jurek. Wydaje mi się, że to na razie, wiesz, Szczena, czy Wojtek mówił o tym, że to może być ostatni jego turniej. Trzeba odczekać. Dopóki będzie w formie w takiej, jakiej jest, to myślę, że tutaj jakby może jeszcze spokojniej w tej Lidze Narodów pograć. Jeżeli by się coś wydarzyło takiego, że już by jednak, tak jak kiedyś Fabian mówi, że jednak ciężko jest reprezentację pogodzić już w tym wieku z klubem, to myślę, że mamy tutaj w jakiś sposób tą ramkę zabezpieczoną, bo jest i Bułka, i Grabary bym nie skreślał jeszcze. Też jest zawodnik, który tutaj rokuje bardzo dobrze, więc na pewno ktoś z tej dwójki tutaj się będzie o tą koszulkę numeru jeden boksował. Mm-hmm. Peszkin, pamiętasz pytanie? Tak. Pytanie było poważne. Czy była zabawa? Lewy spał. W którymś momencie już pewnie spał. Nie było takiej jeszcze, jak zawsze. Myślę, że nie było też na to czasu i warunków. No. Sezon nie do końca było przygotowane wszystko. Okej. Okay. Jakie było trzecie pytanie? Już nie pamiętam. Przepraszam, o to zgrupowanie, że będzie krótko, mało tak. O cykl, tak. Chyba będzie dłuższe niż w Katarze, tak czy tak? Bo w Katarze chyba tego grupowania w ogóle nie było. Pamiętasz, Anglia się skończyła w weekend, w następny weekend już się Mistrzostwa Świata zaczynały. To było tak. I powiem tak, chyba dobrze, nie ma co tu po prostu kombinować, zawodnicy i tak przyjeżdżają. To znaczy, ominą zgrupowanie, to takie
Takie, takie co było w Juracie za Nawałki. No, relaksacyjne. No, że, z żonami, jam, z rodzinami. Jam, Lady Punk, basen. Okay. Healthy play Baranba i Lewandowska na plaży. No dobrze, rozumiem. Słuchajcie, w ostatni weekend nasz, teraz właśnie, a propos ogłoszenia parafialne. W ubiegły piątek w katowickim Spotku odbył się wyjątkowy event. My lubimy zaglądać z kamerami do Spotka, bo tam albo turniej charytatywny, kapitalny zresztą, przywrócony, gdzie gramy, gdzie grają szóstki i taki przedsezonowy, zimowy, sami pamiętacie doskonale. A tym razem nasz reporter Adam Sławiński pojechał na naprawdę legendarny i naprawdę kosmiczny mecz, a w nim zagrał między innymi, a zresztą sami to zobaczycie. Za nami kosmiczny mecz, cel bardzo szczytny. Zbieramy na Dom Aniołów Stróżów. Ponad 90 znanych osób, piosenkarzy, sportowców, siatkarzy, piłkarzy, kabareciarzy, muzyków. No cała masa ludzi, którzy na co dzień są znani z małego, dużego ekranu. Dzisiaj się spotyka w Spotku po to, żeby się dobrze bawić, ale też po to, żeby pomagać dzieciakom. Każdy bilet, który został zakupiony, w całości jest przeznaczony na Dom Aniołów Stróżów i dla mnie to jest najważniejsze. Jako ambasador Superbetu też przekazujemy 10 tysięcy złotych dla Domu Aniołów Stróżów. No i to jest szczytny cel, cieszymy się, że swoje osoby też przyciągają tak duże grono publiczności i to jest też ważne, bo każdy z nich dodaje też cegiełkę. Codziennie chyba lubię pomagać, ale to jest mój trzeci raz na legendarnym kosmicznym meczu z aniołami. To jest coś pięknego, że jesteśmy ponad podziałami i pomagamy wszystkim. To jest najważniejsze. Świetnie się bawimy, inicjatywa sportowa, więc promujemy ruch. No i przede wszystkim zbieramy pieniądze. Dom Aniołów Stróżów to jest stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży, które od 30 lat, bo w tym roku obchodzimy takie 30-lecie, obchodzi taki szczególny jubileusz działalności społecznej wśród dzieci, wśród najuboższych. I to dla nich dzisiaj gramy, dla nich tu jesteśmy. I tak naprawdę oni są najważniejsi. Najmłodsi mają 2,5 roku, najstarsi mają 19 lat. To jest taka wielka anielska rodzina. Takich dzieciaków mamy pod opieką 600. Jak widzieliście, od Asi Jędrzejczyk przez Kubę Błaszczykowskiego po naszego Sławka Peszkę, który wystąpił jako, no właśnie, jako kto? Jako znany dwumetrowiec byłeś? Nie, ale w siatkówkę. Siatkówkę, ale co, środkowy bloku ze swoim wzrostem? Zmiany, ja Libero. A ty tak w siatkówkę dobrze, dajesz? Że siatka było niżej, byłbym nie doskoczył. A było zawiesili wam trochę niżej? Tak, serio? Tak, trochę niżej. A zdobyłeś jakieś punkty? Coś tam, wiesz, oszukałem raz, że z drugiej. A jesiona? Kiwka. A, Paweł Zagumny. Tak? I się włączył. No. Coś ty? I co? I zdobyłeś punkt? No kurwa, jaka duma. O, panie. 6,5 tysiąca ludzi na trybunach. To naprawdę robi duże wrażenie. Przypomnę, że organizacja, bo jeszcze przypomnę, komu pomagamy. To jest to stowarzyszenie. Dom Aniołów Stróżów. Otóż to, Dom Aniołów Stróżów. Zapewnia równy start i równe wejście w dorosłość. Młodzieży, tej trudnej młodzieży, młodzieży, która jest pod ich opieką, rozwiązywanie problemów natury w sferze psychologicznej, społecznej, edukacyjnej. No nie będę wam wszystkim mówił, jakie zagrożenia i jakie wyzwania stoją przed wszystkimi młodymi ludźmi, zwłaszcza w tym okresie jeszcze popandemicznym, kiedy mnóstwo tych społecznych więzi się pozrywało. Bardzo potrzebna inicjatywa. Trzeci taki legendarny kosmiczny mecz za nami. Ja jeszcze tylko powiem słówko o Superbecie, bo dzisiaj nie typujemy, chłopaki, że ja mam wrażenie, że Superbet ostatnio odbiera same nagrody. Odbyła się w ten weekend, wczoraj, tak. Gala Sport Biznes Polska i nasz partner zajął pierwsze miejsce w kategorii. O właśnie, proszę. Tutaj Kasia i Bartek w środku pięknie ze statueczką. Nasz partner był wczoraj widoczny w Walii, w Cardiff. Poważnie? Ledy, pokazywali go? Ledy.
No, stary. No, stary, to ja nie widziałem. No. Odebrali nagrodę Kasia Gawlik, Bartek Malaka w środku z Superbetu. Odebrali nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii sponsor polskiego sportu. Nie dziwi nas to, bo i to i Lech Poznań wspierany, i Górnik Zabrze, i polscy skoczkowie, i tak dalej, i tak dalej. A dodatkowo jesteście razem z nami, oglądacie skrzydłowego bramkarza i łącznika. I słuchajcie, to jest ostatnia już prawie chwila na ten program. Jest jeszcze jedna rzecz. Otóż kadry na Euro jeszcze nie znamy, ale wiemy już, kto na pewno pojedzie na Mistrzostwa Europy. Tak jest, to jest ten moment. Możecie wchodzić, chłopaki. Możecie wchodzić, mamy to. Otóż, weź Sławciu tutaj za kamery. Brawo, ty. Otóż zostajesz, drogi Jurku, powołany. Już? Tak, zostajesz powołany na... Nie, powołanie VIP. Żyje na... Powołanie dla Jerzego Dudka. Wow. Na co ty lecisz? Bardzo dziękuję. Pokaż. 20 czerwca do Frankfurtu. To jest trzeci mecz, moim zdaniem. Nie, bo my gramy 26. To jest mecz Anglii. 25. Tak. A, czyli ty nie jedziesz na mecz Polaków na razie? Nie. Po prostu jedziesz... Ale będę tam blisko. Ja będę w Hartmut. Nie chuligan. Jurek. Mega. Czy mogę powiedzieć jakieś życzenie? Możesz, jeżeli... Po cichutku pomyśl sobie krótkie życzenie, zdmuchnij świeczkę. Jurek Dudek kilka dni temu, jak już słyszeliśmy, bo od tego zaczęliśmy, obchodził 18 urodziny z VAT-em lekkim. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Chciałbym was zaprosić wszystkich na ten właśnie mecz, ale jest chyba tylko jeden bilet. A, cwaniaczku. Ale myślę, że jakieś imieniny wymyślimy, będziesz Sławek do tego. Drugie imieniny będzie Tomek. Bardzo dziękuję. Pomyślałem sobie życzenie i... Ty zdmuchuj, a my mówimy wam do zobaczenia. Brawa. Trzymajcie się. Dobrego wieczoru i oglądajcie nasze transmisje, bo jeszcze dzisiaj o godzinie 21:00 Mati zaprasza. Będzie między innymi Kowal, Wichniar. Będziemy rozmawiali o meczu Walia Polska. Podpowiedz mi jeszcze raz, kto jeszcze? I Marcin Rzewłakow, i Tomek Iwan, i się będzie działo. A dzisiaj skrzydłowy i bramkarz. Brawo, i ja, łącznik między nimi. Dziękujemy. Trzymajcie się, ciao. Bardzo dziękujemy.